Witajcie moi drodzy, Dukat z tej strony. W tym filmie chciałbym podsumować swoje wczorajsze przygody z wędkowaniem w Diablo Immortal, a na końcu pokazać wam i omówić zestawienie nagród, jakie możemy otrzymać od rybaka w zależności od tego, jaki rodzaj ryby mu przyniesiemy. Także zaczynajmy. Podczas wczorajszego wędkowania udało mi się złapać po raz pierwszy fioletową, mityczną rybę. Jak również udało mi się wyłowić to, o czym czytałem w patch notesach, a czego wcześniej jeszcze nie widziałem w grze, czyli skrzynię ze skarbem. Natomiast sam proces wyłowienia tej skrzyni lekko mnie rozczarował, gdyż po prostu wyglądało to w ten sposób, że po wyciągnięciu ryby pod nogami pojawiła się skrzynka, taka jak po jakimś zadaniu pobocznym, ona z automatu się otworzyła, no i wypadł z niej gem, normalny gem pierwszego poziomu, trochę golda i trochę pyłu i kilka innych itemów. A jestem rozczarowany tym dlatego, bo myślałem, że będzie to wyglądało raczej w ten sposób, że będzie to itemek idący do ekwipunku, który dopiero możemy otworzyć. Natomiast, no mówię, zostało to wykonane w ten sam sposób, jak nagroda za jakąkolwiek misję poboczną. Natomiast przy okazji udało mi się złapać rybę mityczną, w związku z czym mogłem naocznie porównać, jakie nagrody możemy uzyskać od rybaka, w zależności od tego, jaki rodzaj ryby mu przyniesiemy. No i tak jak widać na tym zestawieniu, kiedy złapiemy rybę białą, tą najzwyklejszą, no to ona da nam 70 sztuk golda oraz bonus do XP. W moim przypadku, ze względu na mój poziom, mam 160% bonusu do XP, ponieważ no, mam taką różnicę między poziomem serwera a moim, co w przypadku złapania ryby białej daje mi 2560 punktów doświadczenia. No i taką rybę mamy szansę złapać od samego początku wędkowania. W przypadku ryb niebieskich one dają 200 sztuk złota, jeden randomowy itemek oraz w moim przypadku 4640 punktów doświadczenia. I żeby złapać taką rybę, musimy odczekać dłużej niż minutę. Następna rybka, czyli żółta, w jej przypadku nagrodą jest 1000 sztuk złota, również jeden itemek randomowy, jedna sztuka pyłu służącego do ulepszania przedmiotów oraz w moim przypadku 10720 punktów doświadczenia. Natomiast żeby złapać, mieć szansę na złapanie żółtej ryby, musimy od początku wędkowania odczekać minimum 2 minuty i 30 sekund. Podobny czas musimy odczekać, żeby mieć szansę wyłowienia ryby legendarnej, pomarańczowej. W jej przypadku nagrody, które możemy uzyskać, to 4000 sztuk złota, dwa randomowe itemki, dwie sztuki pyłu oraz w moim przypadku 217280 punktów doświadczenia. No i najrzadsza ryba, fioletowa, mityczna. Żeby mieć szansę na jej złapanie, również musimy odczekać minimum 2,5 minuty od rozpoczęcia wędkowania. I ona daje nam 8000 sztuk złota, 3 randomowe itemki, 3 sztuki pyłu i w moim przypadku jest to 868960 punktów doświadczenia. Także jak widać, w przypadku ryby legendarnej i mitycznej, no to to doświadczenie już jest znacząco większe niż w przypadku tych ryb częściej spotykanych. Generalnie podsumowując, wędkowanie myślę, że może być dobrym sposobem na zebranie sporej ilości pyłu do ulepszenia przedmiotów w dość krótkim okresie czasu. No i tyle. No mam nadzieję, że takie zestawienie wam się do czegoś przyda. Jeżeli podobał się ten film, to tradycyjnie zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza, ewentualnie subskrypcji na kanale.
No i do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć.